pani przewodnicząca, panie starosto, panie i panowie radni, mieszkańcy Ostródy. Mam dzisiaj ogromną przyjemność, bo zostałam upoważniona do wręczenia statuetki ósemki uskrzydlonej, która jest takim znakiem, symbolem dla wolontariuszy wspaniałych Polski. Ale ta statuetka została już przyznana naszym wolontariuszom 3 czerwca. 8 wspaniałych z Polski zostało nagrodzonych. Jednocześnie w tej grupie jest nasz uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego Kacper Kotewicz. Temat jakby zamknięty, ale nie całkowicie. Pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Joanna Fabisiak, zostawiła statuetkę. Statuetkę właśnie uskrzydloną ósemkę, którą Fundacja Świat na Tak, której jest prezesem, przekazuje, wręcza w tym szczególnym roku jubileuszu Fundacji osobom, które zasłużyły się dla rozwoju wolontariatu i dla wolontariuszy. I tak postrzegany jest pan starosta ostrudzki Andrzej Biczkowski, który bardzo pięknie współpracował z Fundacją od wielu, wielu lat i jest ten moment i ta sytuacja, żeby przy ogólnopolskiej gali powiedzieć ciepłe słowo dziękujemy. Ja z Fundacją współpracuję od ponad 20 lat i czuję się wyróżniona, że tę statuetkę mogę dzisiaj wręczyć panu staroście ostrudzkiemu Andrzejowi Biczkowskiemu. Ale skorzystam jeszcze z minuty, ponieważ jak wiecie państwo, gala to projekt całoroczny. Jak wiecie państwo, komitet organizacyjny został już powołany 14 września. I właściwie cały rok okrągły było nad czym pracować. Ale wolontariusze z Polski wyjechali bardzo, bardzo zadowoleni. To 3 pobytu w naszym regionie, w naszym powiecie ostrudzkim. To finał, który będą na pewno długo pamiętać i nauczyciele, i opiekunowie. Dodam państwu, że po tej przerwie covidowej w pierwszym czasie, gdy rozmawialiśmy, myśleliśmy, że przyjadą tylko ci wspaniali. Ale okazało się, że było ponad 120 wolontariuszy. To jest ważna sprawa, bo wracamy może do tej marki, którą miały gale, że przyjeżdżało po 250 osób, tak jak to było na przykład w 2015 roku, kiedy robiliśmy z pana starostą pierwszą galę. Wolontariusze są bardzo zadowoleni, ale to był ogrom pracy, chociażby przy samej gali, dla wielu pracowników starostwa. I pan starosta zarządzał tym projektem. I ja chciałabym tylko skromnie jako radna powiedzieć, że oczywiście pani dyrektor Dorota Mazur z pracownikami to wydział, który najbardziej i najwięcej miał do powiedzenia. Ale to są również pracownicy promocji. Jest dzisiaj z nami pani Marika, ale jest pan Grzegorz Turski. Pięknie obiegały wszystkie informacje z pięknymi zdjęciami w Polskę. I to jest zasługa wielu pracowników. Pani skarbnik, która była zawsze na każde skinienie, praktycznie powiem, i merytorycznie doradzała, jak te pieniądze najlepiej wydać. Byli pracownicy z innych wydziałów, którzy bardzo, bardzo pomagali w tej realizacji, ale nie chcę tu nikogo pominąć, w związku z tym kłaniam się wszystkim, dziękuję bardzo, a pani starosta ode mnie ma bukiet kwiatów. Proszę jeszcze pozostać, bo ja też może zajmę głos.
tak, rzeczywiście pani Jolanta Dakowska powiedziała większość rzeczy, które się zadziały na tej gali. Ta gala była przygotowana, tak jak powiedziała pani Jola, przez długi czas. To przygotowanie miało miejsce i początek tego przygotowania właściwie to miało miejsce w tamtym roku. Bardzo też chciałbym podziękować Arturowi, bo tutaj on zorganizował piękny koncert na ścianie. To tradycja, która została wznowiona jak gdyby w Ostródzie. Myślę, że to było bardzo spektakularne i bardzo znaczące. I pokazuje też, że samorząd nasz, kierowany no przeze mnie, ale przez wszystkich przez te wszystkie osoby, które zostały wymienione, doprowadził do tego, że to ogromny sukces całego samorządu i za to chciałbym podziękować. Nic nie dzieje się bez przyczyny, bo pani Jolanta pracuje przez wiele, wiele lat na rzecz wolontariatu i ten wolontariat na terenie powiatu na pewno jest najlepiej funkcjonujący na terenie naszego województwa. I na tej właśnie gali pan marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Gustaw Marek Brzezin, wręczył pani Jolancie Dakowskiej honorowe odznaczenie za zasługi dla województwa. To ogromne wyróżnienie, myślę, że za tą ciężką pracę i praktycznie codzienną pracę z młodymi ludźmi. Tak jak pani Fabisiak powiedziała, dobro w swoim przemówieniu, które sam oglądałem tylko, bo nie mogłem być na gali. Każde dobro nie jest widoczne, ale ono jest konieczne, żeby funkcjonował ten świat i żebyśmy my funkcjonowali w tym świecie. A jeszcze cenniejsze jest to, że przekazywanie tych cech i tych wzorców zachowań młodym ludziom, myślę, że jest najcenniejsze dla nas wszystkich. Pani Jolu, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas i za tą dobrą pracę i niech się pani wiedzie dalej. Szanowni Państwo, otwieram 37. sesję Rady Powiatu w Ostródzie 6. kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Witam serdecznie radnych Rady Powiatu, pracowników starostwa oraz przybyłych gości. Szanowni Państwo, realizując obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tak zwane RODO, oraz ustawy o samorządzie powiatowym, informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących i nagrywających obraz i dźwięk i są transmitowane w internecie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na uczestnictwo w nagrywanych i transmitowanych posiedzeniach Rady Powiatu zawarte zostały w klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali posiedzeń. Na sekretarza w dniu dzisiejszym obrad powołuję pana Edmunda Winnickiego. Czy macie Państwo uwagi do porządku obrad? Nie widzę, wszyscy otrzymaliśmy. Więc pierwszym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy macie Państwo uwagi do protokołu z 36. sesji Rady Powiatu z dnia 31 marca 2023 roku? Nie widzę, w takim układzie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie 23 głosami. Drugim punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w 2022 roku. Zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Komendant Policji składa staroście i Radzie Powiatu roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdanie otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na sesję.
informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące tego sprawozdania. Trzecim punktem porządku obrad jest informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego w 2022 roku. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Informacja została Państwu przesłana wraz z materiałami na sesję i informuję, że do Biura Rady wpłynęło w tym zakresie pytanie od radnego Waldemara Gazdy. Treść zapytania oraz odpowiedź dostaliście Państwo na tablety. Czwartym punktem porządku obrad jest informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostródzkiego w 2022 roku. Zgodnie z artykułem 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowy Inspektor Sanitarny przedstawia przynajmniej raz w roku Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Informacja została Państwu przesłana wraz z materiałami na sesję. Informuję, że nie zgłoszono pytań w przedmiotowym zakresie. Piątym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie za rok 2022. Na podstawie artykułu 112 ust. 12 ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie zostało Państwu przesłane wraz z materiałami na sesję. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły pytania dotyczące tego sprawozdania. Szóstym punktem porządku obrad jest informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej powiatu ostródzkiego. Zgodnie z artykułem 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Radzie Powiatu co roku ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Informacja została przekazana Państwu w dniu 28 kwietnia 2023 roku oraz ponownie z materiałami na sesję. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania w tym zakresie. Siódmym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022. Sprawozdanie zostało przesłane Państwu w dniu 28 kwietnia oraz ponownie z materiałami na sesję. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące sprawozdania. Ósmym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. W tym punkcie przewidziane jest wystąpienie starosty ostródzkiego, opinie komisji, debata nad raportem o stanie powiatu oraz podjęcie uchwały. Bardzo proszę pana Andrzeja Wiczkowskiego, starostę ostródzkiego, o zabranie głosu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie powiatowym, po raz kolejny jako zarząd powiatu przedstawiamy Państwu raport o stanie powiatu. Zawiera on najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem samorządu powiatu ostródzkiego w 2022 roku. Ubiegły rok okazał się bardzo dobrym rokiem pod względem otrzymanych środków finansowych na inwestycje drogowe. Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych ze wszelkich dostępnych źródeł, czy to unijnych, czy krajowych, pozwoliło na zrealizowanie oraz rozpoczęcie wielu zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg,
termomodernizacji placówek oświatowych, cyfryzacji urzędu, opieki zdrowotnej, czy tych w trosce o potrzeby osób niepełnosprawnych. I tak w zeszłym roku pozyskano ponad 17 milionów złotych w ramach Polskiego Ładu, między innymi na budowę rond w Ostródzie oraz modernizację dróg powiatowych. Ponadto dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zaangażowaniu finansowym gmin udało się zrealizować wielomilionową inwestycję polegającą na remoncie drogi Książnik - Bogu Chwały na odcinku Wilnowo-Żabiróg, która opiewa na kwotę ponad 11 milionów. Pozyskiwane środki finansowe przyczyniły się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, ale również umożliwiają podjęcie wielu innych działań mających wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców powiatu. Wśród inwestycji, które mają istotne znaczenie dla mieszkańców, niewątpliwie należy wymienić rozbudowę szpitala dla potrzeb Izby Przyjęć i zespołu pracowni. Koszt tej inwestycji to ponad 21 milionów. Niemniej ważnym zadaniem jest też modernizacja placówek oświatowych, który opiewa na kwotę ponad 6 milionów złotych oraz budowa bazy rehabilitacyjnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, czy zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym w wymiarze architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym przez dostosowanie budynku starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijającego się społeczeństwa oraz chcąc usprawnić kontakt obywatela z urzędem, w ubiegłym roku wdrożono w starostwie powiatowym system elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zakupiono moduł do elektronicznej obsługi zamówień publicznych oraz platformę do obsługi zleceń zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Jako zarząd zawsze staramy się wykorzystać każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, dzięki którym możemy przystąpić do realizacji wielu zamierzeń inwestycyjnych na rzecz społeczności lokalnej oraz tych pozwalających usprawnić pracę urzędu. Przed nami jeszcze wiele planów, w których dążymy do dalszego rozwoju powiatu i tym samym do spełnienia oczekiwań mieszkańców, gdyż to właśnie ich satysfakcja do spełnienia oczekiwań napędza do dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz stanowi istotną ocenę dla samorządowej działalności w zakresie podejmowanych działań. Liczymy, że obrane przez zarząd kierunki rozwoju spotkają się z Państwa akceptacją, a podejmowane w tym zakresie działania pozwolą utrzymać powiat w czołówce najlepszych samorządów w Polsce. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za współpracę w ubiegłym roku na rzecz rozwoju naszego powiatu w imieniu zarządu. Bardzo proszę o udzielenie zarządowi wotum zaufania. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna, dziękuję. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, również opinia pozytywna, dziękuję. Dziękuję. Otwieram debatę nad raportem o stanie powiatu. Nie widzę, zamykam debatę nad raportem i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 21 głosami za, przy 0 sprzeciwu i 2 głosach wstrzymujących się. Dziewiątym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ostródzkiego za 2022 rok. W tym punkcie przewidziane jest
Pierwsze, zapoznanie się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostródzkiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu ostródzkiego. Drugi punkt to opinie komisji, dyskusja i podjęcie uchwały. Uprzejmie informuję, że w dniu 4 kwietnia bieżącego roku skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostródzkiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu ostródzkiego. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym temacie. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 21 głosami za, przy 0 sprzeciwu i 2 głosach wstrzymujących się. 10 punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu. W tym punkcie przewidziane jest wystąpienie starosty ostródzkiego. Drugi punkt to zapoznanie się z opinią komisji rewizyjnej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok i wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2022 rok. Trzeci punkt to zapoznanie się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie za 2022 rok. Czwarty punkt to opinie komisji. Piąty punkt dyskusja i szósty podjęcie uchwały. O zabranie głosu poproszę pana starostę Andrzeja Wiczkowskiego. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wynik roku 2022 to niewielki deficyt budżetu w kwocie 3178,07 zł. Przy planowanym wysokości 4 585 607,19 zł. Osiągnięcia deficytu w znacznym zmniejszonej wysokości możliwe było dzięki wykonaniu planu wydatków w 96% ponad, ale przy zrealizowanych dochodach ponad 99%. 2022 zakończono więc wynikiem lepszym od planu o 4 582 429,12 zł. Dochody wykonano w kwocie 183 995 788,11 zł. Największą częścią w dochodach to wpływy subwencji z tytułu subwencji stanowiące 51% ponad ogółu wykonanych dochodów. Następnie dotacje to ponad 26% i dochody własne ponad 21%. Wydatki wykonano w kwocie 183 998 966,18 zł. Największą pozycją w wydatkach są wydatki bieżące, które wyniosły 91%, w tym wynagrodzenia i pochodne to ponad 50% wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to ponad 24%. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu ponad 10% i wydatki na obsługę długu to jest prawie 1,5%. Wydatki majątkowe stanowiły w budżecie powiatu ponad 8% wydatków ogółem i w 2022 przeznaczono na nie kwotę 15 759 896,24 zł. I to znacznie są wyższe niż w latach poprzednich.
Największe inwestycje zrealizowane w 2022 przedstawiały się następująco. To były 22 nowe inwestycje, głównie finansowane z Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z własnych środków. Drogi w większości były finansowane z funduszy rządowych, a to następujące drogi. Wzmocnienie nawierzchni drogi Wirwajd-Smykowo-Szylda-Kolsztynek, kwota 2 123 807 zł 33 grosze. Rozbudowa rond właśnie się rozpoczęła. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Międzylesie ponad 3 800 000. Przebudowa 5 przejść dla pieszych w Ostródzie i w 4 w Morągu. Łączna kwota to 476 526 zł. Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych ponad 2 240 000. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Pacutowo. Tutaj to był środki finansowe z Polskiego Ładu, a wkład własny tylko 59 000. Pozostałe zadania inwestycyjne to budowa chodnika w Stróżynie i Kreki, budowa kanalizacji deszczowej w Jurkach, budowa zatoki w Kitnowie, opracowanie dokumentacji technicznych. Dwie inwestycje oświatowe zrealizowane na kwotę 1 587 901 to rozbudowa bazy rehabilitacyjnej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, to koszt całkowity 987 646 zł. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Zawodowych imienia Szandora pod Petofi ponad 177 tysięcy. Modernizacja hali sportowej WLO Struda ponad 112 tysięcy. Modernizacja w budynkach szkół i na terenie przyległych ponad 250 tysięcy. Inwestycje w poradni w psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie ponad 50 tysięcy. Powyższe zadania zrealizowano z dofinansowania zewnętrznym w kwocie 914 910 zł. Inwestycje następne w administracji publicznej 1 134 900 to głównie dotyczące cyfryzacji urzędu, to są środki unijne. Bezpieczeństwo publiczne i ochronie przeciwpożarowej 322 385 złotych 34 grosze. To zadania realizowane przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej z otrzymanych dotacji z Funduszu Wsparcia. Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w Zwierzewie 77 656 zł. Inwestycje w ochronie środowiska to 2 786 017 zł 47 groszy. Zrealizowane w ramach zadania termomodernizacji budynków oświatowych drugi etap, dofinansowanie z środków unijnych. Na remonty w powiecie przeznaczono kwotę ponad 15 milionów i to głównie były drogi. Na remonty w oświacie ponad 265 tysięcy, w gospodarce mieszkaniowej 44 tysiące, w administracji publicznej 33 tysiące. W ramach zadań remontowych na drogach zrealizowano dwa zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wsparcia z gmin Morąg i Miłakowo. To jest wspomniana wcześniej droga Książnik Bogochwały na odcinku Wilnowo-Żabi Róg. Tutaj dofinansowanie było kwotą 3 639 tysięcy i dofinansowanie gmin to jest 864 501 zł. Tak jak powiedziałem, to była gmina Morąg i Miłakowo. Środki własne to prawie 2 miliony. Remont drogi na odcinku Reszki-Lipowo i Reszki-Zajączki, Lipowo-Zajączki, przepraszam. Ponad 8 milionów, w tym dofinansowanie prawie 6,5 miliona, środki własne 1 723 tysiące. W 2022 roku z własnych środków dokonano wykupu obligacji na kwotę 2 800 000 oraz spłacono raty i pożyczki w kwocie 82 tysiące. Nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek oraz nie emitowano nowych obligacji.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań liczony do dochodów za 2022 rok wyniósł 24%. Wskaźniki określone z artykułu 243 i 242 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione. Dzięki aktywnym działaniom polegającym na składaniu wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł w 2022 pozyskano środki unijne, środki z Funduszu Rozwoju Dróg, z Funduszu PFRON, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy Ukrainie, Funduszu Wsparcia PSP, a także od jednostek samorządu terytorialnego. Pozyskano kwotę z tego tytułu wyniosły ponad 23 miliony. Przeznaczono je na inwestycje, ale także na wydatki bieżące. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe środkami własnymi wydatków na inwestycje, remonty oraz nowe przedsięwzięcia, a także mając na względzie obecną sytuację gospodarczą, mającą wpływ na znaczny wzrost kosztów bieżących, przy jednoczesnym zmianach w konstrukcji przepisów dotyczących dochodów własnych powiatu i mających wpływ na ich zmniejszenie, bardzo ważnym zadaniem dla powiatu staje się pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dlatego też działania te są kontynuowane i przez zarząd w 2023 roku, bo bez nich nie jesteśmy w stanie przy obecnej sytuacji finansowej, finansowania samorządu samodzielnie prowadzić inwestycje duże, takie jak przedstawiłem dzisiaj w zestawieniu. Jesteśmy na dobrej drodze pozyskiwania nowych środków w tym roku i pewnie za chwilę będziemy podpisywać umowy dofinansowania i nowe zadania. Tego sobie i Państwu życzę. I dzisiaj, jak wszedłem do tej sali, spojrzałem na nasz herb i przypadkiem nawet kopia jest złamana. Więc życzę Państwu zrozumienia i współdziałania i wszystkiego dobrego dla mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 roku Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2022 rok i wnioskuje o udzielenie zarządowi powiatu absolutorium za rok 2022. Ponadto informuję, że w dniu 29 maja 2023 roku skład orzekający RIO w Olsztynie pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie w sprawie udzielenia zarządowi powiatu w Ostródzie absolutorium za rok 2022. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, również opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 21 głosami, przy 0 wstrzymujących i wstrzymujących się 2, a przy 0 sprzeciwu. Proszę. Bardzo dziękuję Państwu za zrozumienie i za ocenę pracy trochę i swojej. Takie mam wrażenie, bo zarząd jest wybierany spośród rady i rzeczywiście zarząd odpowiada za wszystko, ale to jest wynikiem też Państwa pracy i bardzo dziękuję za prawie że jednomyślność. Dziękuję wszystkim za ten rok trudny. Chciałbym w tym czasie też podziękować całemu zespołowi pracowników, bo chcę to bardzo podkreślić,
że ten zespół pracowniczy, który teraz mamy, myślę, że jest tak kompetentny i tak odpowiednio przygotowany do pracy w urzędzie, że wiele głosów z zewnątrz pokazuje, że dopracowaliśmy się świetnej, merytorycznie przygotowanej kadry. Kluczem rozwoju każdego samorządu jest także urząd. Dlatego chciałbym wszystkim podziękować urzędnikom, a za ten czas trudny, budżetowy i za tą pracę, którą ciężko włożyła pani skarbnik wraz ze swoim zespołem, chciałbym szczególnie podziękować, bo układa się nam bardzo dobrze ta współpraca i mam nadzieję, że z pani strony też to wygląda podobnie. Bardzo serdecznie dziękuję za ten czas i gratulacje proszę przekazać całemu zespołowi, bo świetnie się nam współpracuje. I wynikiem tego jest, mam nadzieję, rozwój naszego powiatu i to, że ten nasz rozwój jest postrzegany i w Polsce w odpowiedni sposób, bo od wielu lat jesteśmy w ścisłej czołówce oceny naszych działań, również finansowych, również inwestycyjnych, również pracy urzędu przez Związek Powiatów Polskich i za to bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i życzę, bo to już po raz ostatni w tej kadencji udzielaliście Państwo absolutorium, przyjmowaliście sprawozdanie z budżetu. Życzę wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim zdrowia i siły w działaniu. Pani skarbnik, bardzo serdecznie dziękuję. A ja poproszę pana starostę, żeby chwileczkę pozostał i w imieniu radnych pozwolę sobie wręczyć kwiaty i gratulować takich wyników i tego, jak pięknie prowadzi pan samorząd. Dziękuję za Jedenastym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostródzkiego na lata 2023-2038. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, również opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję i otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 20 głosami. A pani Agnieszka wyszła. Aha. 20 głosami przy 0 wstrzymujących się i przy 0 sprzeciwu, a 2 wstrzymujących się. Dobrze. 12 punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję i otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 20 głosami.
przy 0 sprzeciwu i 2 wstrzymujących się. 13. punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, również opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję i otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami. Czternastym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczący komisji o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, również opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję i otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 22 głosami jednogłośnie. 15. punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2023 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Temat omawiany był na komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Stanisław głosuje? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami. 16. punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, również opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję i otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami. 17. punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie starosty ostródzkiego. Temat omawiany był na wszystkich komisjach o tematyce przedsesyjnej. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie opinii w tej sprawie. Komisja Budżetu i Gospodarki, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Zdrowia, również opinia pozytywna. Dziękuję.
Dziękuję i otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami. Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Następnym punktem porządku obrad są różne sprawy i wolne wnioski. Informuję, że do Rady Powiatu wpłynęły sprawozdanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru wodnego w Ornecie, w Olsztynku oraz w Elblągu. Dokumenty są do wglądu w Biurze Rady. Proszę, pan Artur Munie. Ja mam taką prośbę, apel do Państwa radnych. Z racji tego, że jeden z ostródzkich pomników przyrody, dom Blichnera, to jest ten, który znajduje się przy Wałdowie, ten, o którym był bój, że tak powiem, przy budowie trasy S7, Napoleona Blichnera, jest nominowany do Drzewa Roku w Polsce i prosiłbym po prostu o głosowanie przez samych radnych, a również spowodowanie jakby w swoich regionach, żeby na ten dom zagłosować, bo gdzieś może zostać drzewem roku w Polsce, a później może nawet europejskim. Także ja wyślę może taką instrukcję głosowania do Państwa wyślę instrukcję głosowania na maile. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś... Bardzo proszę, pan radny Winnicki. Pani starosto, szanowni państwo, wczoraj na komisjach przedsesyjnych dużo mówiliśmy o złym stanie dróg powiatowych na terenie gminy Morąg, między innymi na drodze Wola Kudybska - Wenecja. Mówiliśmy o drodze z Raju do Bożęcina i o problemach, które powstały w wyniku remontu drogi wojewódzkiej. No doszliśmy tutaj do wniosku, że te naprawy bieżące będą wykonywane sukcesywnie, co mnie bardzo ucieszyło. A najbardziej ucieszyła mnie wypowiedź pana starosty, który powiedział, że dzisiaj już po 2 miesiącach są montowane progi w Żabim Rogu. Ciekawość moja była niesamowita. Pojechałem więc po południu zobaczyć te progi zwalniające i tutaj takie dosyć duże rozczarowanie. Pierwszy próg na tym odcinku jest położony 1200 metrów. Znak się wywraca, chyba nie zdążyli chłopcy wbetonować. No ale być może taka technologia budowy w tej chwili jest. Myślę, że w najbliższym czasie usuną. Panie starosto, teraz na bardzo poważnie apeluję o ten drugi próg w najbliższym czasie na tym odcinku 1200 metrów przed szkołą, tutaj zaraz i przed kościołem. Ale trzeci próg to jest faktycznie kabaret. Pojechałem, być może, no nie jestem fachowcem od budowania. Ten próg nie jest w całości zbudowany. Mówię, nie zdążyli chyba wykonać tego progu do końca. Jedną część zamontowano. Teraz się buduje na Mijanku. Ale nie, pani przewodnicząca, proszę poczekać na finał. Pojechałem więc dalej, bo nie miałem gdzie zawrócić. Patrzę 150 metrów dalej. Druga część jest, zgubili chłopcy, czy coś się wydarzyło? Nie, no tak zamontowano. Myślałem, że pieniędzy nam zabrakło, że jeden próg podzielono na dwie części i prawą stroną jest zamontowany przy plaży, a lewą stroną, czyli prawą wracając, da w odległości tam 100 metrów dalej. Ja rozumiem wszystko, bo normalny człowiek jak widzi znak 20-40, to zwalnia i przestrzega tych przepisów i jedzie normalnie. Ale co w ten sposób zrobiliśmy? Tym, którzy nie chcą przestrzegać przepisów, szaleją i jeżdżą i dla nich budujemy przeważnie te progi, będą robili zawody i będą omijali. Jedzie, buch, w drugą stronę i już ucieka. I zbudowanie tych progów w ten sposób może spowodować nie polepszenie sytuacji bezpieczeństwa, tylko pogorszenie. Pogorszenie, bo wjedzie jeszcze większą szybkością, wjedzie prosto na plażę w Żabim Rogu i może dojść do nieszczęścia, oby tak się nigdy nie wydarzyło. To mój apel, panie starosto, do Zarządu Dróg Powiatowych, żeby to przeanalizowano i myślę, że w jakim stopniu mam rację tutaj, obym. Ja też właśnie nie wiem, dlatego no jest to śmieszne, żeby to nie zakrywało na kabaret, ale jak najszybciej, żebyśmy ten błąd chyba usunęli jednak i zrobili, bo logika nakazuje myśleć, że gdyby to było w jednym ciągu, to na pewno muszę zwolnić, bo nie mam wyboru, nie mam którędy minąć tego progu zwalniającego. Także to jest nasz apel i mieszkańców jak najszybsze, zanim inne rzeczy w tym kierunku będziemy robić, chodniki, polepszać drogę, to bardzo proszę o dokończenie tych progów zwalniających.
dziękuję w tym temacie. I jeszcze wrócę do tego tematu dotyczącego przywrócenia linii komunikacyjnej. Ja chyba 3-4-krotnie już tą interpelację zgłaszałem. Rozmawiałem z panem wojewodą Chojeckim. Ja rozumiem, że nie ma składania wniosków. Mówi, w każdej chwili, że takie wnioski ze starostwa wpłyną, będziemy je rozpatrywać. No, więc może ukłon, panie starosto, do pana. Napiszmy taki wniosek. Mówię o tej linii szczególnie Ruś-Białka. Prośno, gdzie nie ma żadnej możliwości, żadnej łączności ze światem między Morągiem a Ostródą mieszkańcy nie mają. Bardzo proszę o zainteresowanie się tym problemem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Zabłocki. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie starosto. Dostałem skargę od mieszkańców zatytułowana Radny Rady Powiatu Ostródzkiego, pan Zbigniew Zabłocki. My mieszkańcy Bogaczewa koło Morąga z wielkim niepokojem informujemy o budowie wieży telefonii komórkowej, która będzie zlokalizowana w centrum wsi w bardzo bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych na działce numer 150. Jednocześnie informujemy pana, że urzędnicy Rady Powiatu w Ostródzie nie poinformowali nas o planach takiej inwestycji. Nasza urokliwa miejscowość kojarzy się z wypoczynkiem, rekreacją, pięknymi jeziorami, szlakami turystycznymi, dużą liczbą turystów z całej Polski i z Europy. Dlatego nie chcemy, aby ten mast był wizytówką naszej wsi, gminy i powiatu. Z całą pewnością można stwierdzić, że na tej inwestycji ucierpi kultura i ład przestrzenny, a nasze walory krajobrazowe zdecydowanie staną się mniej atrakcyjne. W pobliżu wyznaczonego terenu pod budowę wieży 150 metrów wysokości nasi mieszkańcy prowadzą działalność agroturystyczną. Jesteśmy również zatroskani o swoje zdrowie i samopoczucie. Będziemy wystawieni na długotrwałe promieniowanie elektromagnetyczne, które, jak pokazuje wszystkie badania, jest szkodliwe i każdy próbuje je ograniczyć. Niestety, odnosimy wrażenie, że to wszystko ma dla firmy Play małe znaczenie, a największą wagę przyrównują do zmniejszenia kosztów. Na tym terenie jest wiele miejsc wolnych od zabudowy, z dala od szlaków turystycznych, aby taki masz powstał. Nie jesteśmy przeciwni budowaniu takich urządzeń, które wszystkim nam służą i staramy się być wyrozumiali. Drogi panie, za pana pośrednictwem zwracamy się o pomoc do wszystkich radnych i do pana starosty, do wszystkich, którym zależy na komforcie życia, na satysfakcji oraz dumie z otaczającego nas niepowtarzalnego i cenionego w Polsce krajobrazu. Mieszkańcy Bogaczewa, gmina Morąg. Tu jest taka sprawa, że ten maszt już powstał. I żeby na przyszłość, no tak, bo byłem tam. Tak, tylko że właśnie trzeba dbać o te miejsce, bo tak samo ja mam agroturystykę, mam pokoje i też zależy nam wszystkim. Oni byli, nazwiska tego to mamy, kto był, bo i u mnie jeszcze byli oprócz tego, bo to listownie dostałem. Ale prośba dlatego do radnych i do pana starosty, żeby na przyszłość nie pozwalać. Te firmy są bogate, mają pieniądze, mogliby to faktycznie przenieść. No kolega tu jest radny, to wie, w inne miejsce. No można. To jest ustawa rządowa. No ale, zwracali. I dlatego, nie wiem, ale jesteśmy po to radnymi, żeby pomagać tym ludziom. Dobrze, to jest, ja go chciałem poinformować, bo już nic nie zrobimy, bo on stoi. Następna sprawa to dotyczy wniosek, chciałbym złożyć w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących imieniem 9 Brygady Drezdeńskiej w Morągu. Zwracamy się z prośbą w imieniu użytkowników, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Morągu o naprawę drogi dojazdowej, która prowadzi do wjazdu z ulicy Kujawskiej na parking pod halą sportową. Jest to niespełna 100 metrów kwadratowych. W obecnym stanie dojazd do parkingu jest uciążliwy dla pracowników szkoły. Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.
To jest, ten wniosek mnie przekazał radny miasta, pan Bardziński, on się podpisał, ja to przekażę dla pani przewodniczącej. I chciałbym jeszcze poinformować, na początku była fajna sprawa, tu pani Dakowska, pan starosta. Gratulujemy pani Dakowskiej, bo ja wolontariatem się zajmuję od 15 lat, ale byliśmy tu 5 dokładnie czerwca w szkole, szkole specjalnej w Ostródzie. Byli też wolontariusze, byli kapłani, byli cyrkowcy o światowej sławie z Wybrzeża. Wspaniale to dzieci przyjęły, każde dziecko otrzymało, i była pani senator, zapomniałem, pani senator była Orzechowska. Każde dziecko otrzymało pluszaki. Te pluszaki zostały kupione przez mieszkańców naszego powiatu i innych. I tak samo gminy Miłakowo. Oprócz tego otrzymali słodycze. Byliśmy także w szpitalu. I tam był pan prezes szpitala, pan Dunin, za to też dziękujemy. Te dzieci się bardzo wzruszyły na oddziale laryngologii i ogólnym. Takie naprawdę, bo to Dzień Dziecka mieliśmy kilka dni wcześniej, sprawy, które tu prowadzi pani Dakowska i inni, to trzeba tym ludziom za to dziękować. I dlatego my się cieszymy, że pani senator, pomimo że ma przychodnie, potrafiła zamknąć i przyjechać na to i jako senator też uczestniczyć w takim zdarzeniu. I my też powinniśmy jako radni, którzy jesteśmy wybrani przez ludzi, dla wszystkich ludzi, tak zarówno tej anteny dotyczącej, czy tych innych spraw, czy związanych z wolontariatem, służyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pan starosta chciałby odpowiedzi. Jeżeli chodzi o próg, pani Ostrowska pisze, że progi wyspowe przy jeziorze, czyli o tym, co pan radny mówił, znajdują się przed przejściem dla pieszych i montuje się od strony najazdu. Przed łukiem i nikt nie powinien omijać na łuk. I mówią o tym przepisy, więc tak na szybko odpowiadam. Jeżeli chodzi o tutaj sprawę, którą poruszył pan radny, patrząc ze strony mieszkańców, oczywiście oni mają rację, ale urzędnik, który wydaje pozwolenie na budowę takiej budowli, on musi się kierować przepisami prawnymi. I nie ma możliwości prawnej odmówić inwestorowi, gdy on składa wniosek zgodny z prawem. I tak się tutaj zadziało, bo ja tą informację miałem wcześniej, jeżeli chodzi o tą wieżę. Rzeczywiście od strony takiej moralnej, czy od strony ludzi, którzy tam mieszkają, każdy by nie chciał mieć w pobliżu tej wieży. Ten zarzut, że nie poinformowaliśmy mieszkańców, wszystkie osoby, wszystkie strony tego postępowania były powiadomione, bo sprawdzałem sam. Jeżeli chodzi o tą drogę, ja tylko chcę przypomnieć, że gospodarzem terenu szkoły jest dyrektor. I to dyrektor występuje, a nie jakiś radny miejski, który, nie wiem, czy sobie to wymyślił, czy nie, występuje w imieniu szkoły i pracowników szkoły. Ja nie wiem, czy on występuje w imieniu szkoły, czy pracowników, bo jakby się pani dyrektor podpisała, czy pracownicy, to jest sprawa jasna. Ale jeżeli ktoś się tak, że tak powiem, podpisuje w imieniu pracowników szkoły, to trochę jest nieeleganckie. To tak, jakby ktoś pojechał i w moim imieniu wypowiadał się, na przykład. Więc to jest faux pas tego pana, w takim moim wydaniu. Ale rzeczywiście, jak jakiś tam problem jest związany z tą drogą, to ja skomunikuję się z osobą, która jest jak gdyby formalnie odpowiedzialna za teren, czyli z panią dyrektor. I to ona jest stroną do rozmowy z władzami powiatu. Jeżeli chodzi, jak już jestem przy głosie, pewnie państwo słyszeliście o sytuacji windy w naszej przychodni, bo nie ma co tutaj ukrywać, że ona po prostu nie działa. To jest nowa winda, która była zamontowana rok temu i jest na gwarancji. I to jest klucz tego wszystkiego. Po 2 dniach, bo poprosiłem pana prezesa o wyjaśnienia w tej sprawie, po 2 dniach nie funkcjonowania tej windy zgłoszono to do serwisu. Serwis przyjechał. I się okazało, że cała wiązka jest spalona, sterująca tą windę, i
i serwis zamówił tą wiązkę no, tam, gdzie ona jest produkowana. I trwa to niestety tak długo, bo to prawie dwa tygodnie, prawie dwa tygodnie, od drugiego czy od czwartego. I rzeczywiście ona nie funkcjonuje i problemy związane z dostępnością są, nie ma co tu ukrywać. Więc w tym tygodniu na pewno serwis uruchomi tą windę. Oczywiście jest to problem dla mieszkańców, ale ta bliskość wyborów powoduje jak gdyby uaktywnienie się wszystkich tych, którzy szukają problemów. Bo ta winda w trakcie zmiany z tej starej na nową nie była czynna miesiąc. Ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek zgłaszał wtedy. Oczywiście jest to problem i nie ma co tu uciekać od tego problemu, bo on taki jest, że nie ma dostępności. Ale tutaj my nie możemy wynająć obojętnie jakiej firmy, żeby ona została naprawiona, bo jest po prostu na gwarancję, kosztowała niemałe pieniądze i nikt zarządzający przychodnią nie zdecyduje się zerwania gwarancji po to, żeby ktoś przyjechał i ją po prostu szybko naprawił. No serwis tak po prostu działa. Za to serdecznie przepraszam mieszkańców, którzy nie mogą dostać się, niepełnosprawnych oczywiście, którzy nie mogą się dostać na wyższe piętra, bo to jest problem, nie ma co tu ukrywać. Ale chcę wyjaśnić sytuację, żeby nie gdzieś tam w przestrzeni medialnej nie pokazywano takich momentów, że no, tamtejskie sceny się dzieją, tylko dlatego, że ktoś zaniedbał. Nikt nie dbał oprócz serwisu oczywiście. Dziękuję jeszcze pan radny Zabłocki jeszcze raz, tak? Ja tu, panie starosto, szacunkiem dla pana, nie zgadzam się z tą odpowiedzią pana dotyczącą telefonii w Bogaczewie, bo mieszkańcy mogą dużo. Tylko, że za późno po prostu się zwrócili, bo byśmy tam dalej. Ja panu tylko powiem państwu, 15 lat temu, będąc radnym Miłakowie chcieli budować spalarnię śmieci. Ja byłem z panem burmistrzem i radnymi Rady Miejskiej, byłem w Berlinie. No super, cacko, jak to mówiła ta spalarnia w Berlinie. Ale Miłakowie i to grupa nauczycieli się zbuntowała, do mnie jako radnego się zwrócili, nauczycieli z Miłakowa. I proszę państwa, zebraliśmy 1500 podpisów, a była dokumentacja, już posunięte było, że nawet mieli kierowców zatrudniać, tak daleko to było. I te 1500 podpisów zadecydowało. Złożyliśmy dla pana burmistrza, poprzedniego dla rady i rada jednogłośnie i pan burmistrz się wycofał. Te podpisy zadecydowały i cieszymy się, bo Miłakowo by umarło. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan starosta. Ja nie twierdzę, że ludzie nie mają racji i nie mają możliwości, ale my jesteśmy urzędnikami. I to działanie, które prowadzą urzędnicy, musi być zgodne z ustawą i z prawem, które funkcjonuje. A rzeczywiście to, co pan mówi, każdy może protestować przeciwko takiej inwestycji. Oczywiście. I myślę, że taki protest to by tylko dał taki skutek, że mógłby się inwestor wycofać. Ale jeżeli składa dokumenty i one są zgodne z prawem, to my nie mamy możliwości odmówić wydania pozwolenia na budowę. I to jest klucz. Oczywiście ma pan rację, jeżeli jest to jakieś tam niezadowolenie społeczne i wtedy sam inwestor decyduje się na wycofanie się inwestycji, to okej. Okay. To okej. Okay. I ja to popieram, oczywiście, że tak. Dziękuję panu radnym. Panie przewodniczący, wysoko rado, panie starosto, ja mam takie trzy tematy. Jeden już jest może trochę mało aktualny, bo minął termin, nie mieliśmy sesji, nie można było o tym porozmawiać. Była kiedyś mowa, ja wracam do tematu tego tak zwanego zlotu przeniesionego do CUP-u. No i wynikł problem na początku maja, kiedy to informacja turystyczna, wiem, że my nie mamy na to wpływu, na funkcjonowanie do końca, natomiast mamy swojego przedstawiciela w Radzie tej informacji i no rzeczą jakąś taką trochę niedorzeczną, co zbulwersowało też wielu ludzi, mieszkańców i turystów, było to, że informacja turystyczna, kiedy rozpoczyna się sezon turystyczny, jest zamknięta. Więc zacząłem dociekać,
co jest powodem tego zamknięcia. No to, że fakt, że przeniesienie do CUP-u, to już się zgodziliśmy, to, że to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast no, informacja, która do mnie spłynęła, to, że CUP jest zamknięty w tym czasie, informacja nie może działać. Nie wiem, może umożliwić, jeżeli to jest jakiś pokój taki, gdzie wejście jest jakieś osobne, czy umożliwić im funkcjonowanie w takim razie, bo no co to za informacja, gdzie nie można tej informacji zasięgnąć, tym bardziej, że jest na uboczu i tak jest utrudniony dostęp do niej. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, tak się zastanawiałem, bo za chwilę będziemy robić remont tego drugiego ronda tu na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Olsztyńskiej. I tak naprawdę tam patrzyłem, bo się w mediach gdzieś tam ukazywały możliwości rozwiązania ruchu. Myślę, że warto by było także rozważyć, panie starosto, taką możliwość, żeby puścić też ruch objazdowy przez ulicę Garnizonową i Nadrzeczną. Wtedy to te osiedla, które są tam z boku, dałyby radę po prostu, żeby się nie korkowało tu na tym rondzie, który będzie remontowany. To jest jedna rzecz. Druga, wtedy spuścić ruch przez Plac Tysiąclecia, gdzie od ronda tu przy Netto, no po prostu rozładuje ten moment tam największego korkowania się. No i taką trzecią rzeczą, którą ja bym zaproponował do rozważenia, do porozmawiania albo wystąpienie do Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby może robić zjazd z tego MOP-u tutaj koło na osiedlu plebiscytowym. To też wielu ludziom, wiele samochodów mogłoby ewentualnie skorzystać z ruchu na terenie siódemki, czyli można by było wyjechać, pojechać nawet na rondo, zawrócić i skorzystać z takiej możliwości. Myślę, że też wielu kierowców dla ułatwienia i dla szybszego poruszania się na pewno by korzystało. I myślę, że te trzy opcje, jeżeli by było dobrze, żeby były wzięte pod uwagę i fajnie by było, jakby się znalazły w takich możliwościach po prostu i pomagało to w rozładowaniu tego ruchu, bo trzeba sobie zdać sprawę, że no, będzie ciężko w lato. I myślę, że ten. I trzecia sprawa to jest, no tutaj kolega Winnicki już tam zaczął temat tych dojazdów, bo gdzieś to chyba, nie wiem, czy umarło śmiercią naturalną, bo chodzi mi o takie te miejscowości jak Łukta, gmina Łukta przede wszystkim, która jest wykluczona w ogóle komunikacyjnie na dzień dzisiejszy, pierwsze przez remont drogi Łukta-Olsztyn i Łukta-Morąg. Jest problem komunikacyjny i po prostu martwię się też drugą rzeczą, że dzieci z terenu Łukty po prostu nam uciekają do Olsztyna, do Moronga, to jeszcze pół biedy, bo to jest nasz powiat, nasze szkoły, ale do Ostródy te dzieci w ogóle nie trafiają, także warto by było, nie wiem, pomyśleć nad tym, żeby uruchomić coś, co by leciało tak, czy przez Białkę, czy przez Łuktę i zabierałoby ludzi, ułatwiałoby życie. Tak szybko odpowiem na wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o informację turystyczną, nie będzie ona czynna w niedzielę. Nigdy. Na pewno przez ten rok. Ze względu na to, że jak Państwo wiecie i myślę, że każdy to pamięta, zrezygnowaliśmy ze względów finansowych oczywiście, z ochrony jak gdyby takiej zewnętrznej, która była taka, że po prostu był tu człowiek. Tak. W tej chwili, w tym roku jest to zupełnie inaczej realizowane i dobrze, bo zaoszczędziliśmy prawie 200 tysięcy. Jest jeden ochroniarz, który pracuje w normalne dni popołudniami, a tak elektroniczny system chroni budynki, wszystkie. I nie można wyłączyć samego CUP-u z tego systemu, bo po prostu ten system jak gdyby blokuje całe wszystkie budynki. I niestety nie będzie takiej możliwości. Ja też nie jestem zadowolony z tego, że ta informacja turystyczna ma tutaj swoje miejsce
bo w moim mniemaniu ona powinna po prostu być nad jeziorem, bo tam jest najwięcej turystów i tam jej jest miejsce. Mam nadzieję, że doczekamy się wspólnie takiego przeniesienia. Jeżeli chodzi o rozwiązania przy budowie rondy, te wszystkie sformułowania, które pan podał, wszystkie są w realizacji. Wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o zjazd z MOPA, żeby umożliwić tym ludziom wjazd. Droga będzie niedługi czas zamknięta za Urzędem Miejskim. Pozostały ruch będzie nawet przy wszystkich pracach na rondzie. Będzie ruchem po prostu możliwy. Ale te objazdy, o których pan mówił, czyli prac tysiąclecia, nadrzeczna, są możliwe i one będą uruchomione. Patrząc na to, co się dzieje przez te dwa dni, przy tym rozpoczęciu budowy, nie ma aż takiego dużego problemu z komunikowaniem się tutaj, na tym rondzie. Więc mam nadzieję, że tam też nie będzie. Niektórzy oponenci mówią, że to beznadziejny czas na budowę tych rond w mieście. Ja twierdzę, że najlepszy, jeżeli chodzi o umiejscowienie, no bo większość ludzi bierze urlopy w naszych mieszkańcach, bo o nich trzeba jak gdyby dbać. Więc nasi mieszkańcy, część idzie na urlopy, ale co bardziej znaczące, dzieci nie chodzą do szkół. Tam jest ogólniak, tam są szkoły podstawowe miejskie, więc to jest najlepszy czas na te prace. I mam nadzieję, że już niedługo przeżyjemy ten okres i normalnie będzie, choć jedno i drugie rondo będzie przejezdne cały czas, nie będzie zamykania zupełnego. Więc tutaj mam nadzieję, zadbamy o to wszyscy razem i łącznie z wykonawcą, że ten ruch na tych dwóch rondach budowanych będzie ciągły. Trzecie rondo nie będzie w tym roku w ogóle rozpoczynane, czyli to przy netto, żeby nie tworzyć problemów. Więc oddamy najpierw te dwa ronda, bo termin jest do końca roku realizacji tych dwóch rond. A w przyszłym roku rozpoczniemy budowę ronda przy netto. Także mam nadzieję, że te uciążliwości nie będą aż tak wielkie dla mieszkańców. A jeżeli turyści, no to niestety nie muszą się trochę uzbroić w cierpliwość. I albo się przesiąść na inne środki przemieszczenia, albo po prostu chodzić. Niestety tak jest. Musimy to wytrzymać. Mam nadzieję, że te rozwiązania, czyli ruch przez ronda, będzie w przyszłym roku już bardzo widoczny i lepszy dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. A przypomnij pan terminy, kiedy ma być? Do końca grudnia są te dwa terminy tych dwóch rond. Już zaczęto jest jedno. Już zaczęto, tak. Bardzo proszę pan radny porzucić. Znaczy panie starosto, tu koledzy wcześniej podejmowali te tematy, ale ja żeby być... Znaczy mam znowu ten dyskomfort, prawda, chyba rozbieżnego trzeba mieć. Żeby być w zgodzie z obietnicą złożoną sobie i panu, właśnie jak się ma sprawa transportu publicznego, bo wspomniane zostało, że wojewoda czeka na wnioski. Od pana słyszę od już kilku miesięcy, że czekamy na ruch wojewody. Chciałbym właśnie, żeby pan się wypowiedział, na jakim to jest etapie. Z informacji przekazanych przez Wydział Komunikacji będzie ogłoszony konkurs przez pana wojewodę. Ja też rozmawiałem z panem wojewodą, nie słyszałem takiego stwierdzenia, że można składać poza konkursem. Ale oczywiście dowiemy się, jeżeli taka będzie możliwość, to poinformuję państwa o naszych decyzjach. Dziękuję. Znaczy dobrze by było, wie pan, bo to by się wpisywało to, co pan powiedział, okres przedwyborczy. Bardzo proszę jeszcze raz pan Zabłocki. Akurat tutaj, bo to koledzy zabierali, pan Winnicki, Bogdan, w tej sprawie. Ja rozmawiałem też z wicewojewodą. Z wicewojewodą rozmawiałem panem Sadowskim i też twierdzi, że wnioski można składać. Twierdził, że można składać. Dobrze, tak jak powiedziałem. Tak, jeszcze tutaj pan radny Winnicki. No doczekałem się. Ja adwocem tutaj do pana starosty. No,
Pani dyrektor dróg powiatowych oczywiście ma rację, mówiąc o tym, że powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. No Ameryki akurat nie odkryła, a niestety ludzie jeżdżą i po pijanemu, i pod wpływem narkotyków, i przekraczają prędkość, i tak dalej, i tak dalej. I są to nagminne sprawy. Ale co do tej technologii, budowy przejść, być może jak tam będzie namalowane jeszcze przejście, to będzie miało sens logiczny i tego tutaj nie podważam, bo jest fachowcem w tym temacie, jak najszybciej, żeby to było zrobione. Jest więc mój wielki apel w imieniu mieszkańców Żabiego Rogu o ten trzeci próg zwalniający, panie starosto, no i przygotowanie się do tej dokumentacji budowy chodników w Żabim Rogu. To tyle, jeżeli chodzi o inwestycje, a wrócę jeszcze do tematu jednego, bo 3 tygodnie temu byłem w Morągu na takim wielkim turnieju u nich hokeja i ono się odbywały na 3 obiektach sportowych i między innymi poruszałem się przy liceum ogólnokształcącym i przy zespole szkół zawodowych. Ja tą drogą zajmowałem się w zespole szkół zawodowych, kiedyś pracując na hali dosyć długo i to naprawialiśmy własnym sumptem. Ale sytuacja drogi w liceum ogólnokształcącym naszym jest tragiczna. Też nad tym się zastanawiałem. Czy pan dyrektor nie zgłaszał tego nigdy właśnie czy komisji oświaty, czy panu staroście, bo to jest tam w tej chwili, to się wypadek, bo tam są też dziury jeszcze gorsze niż na drogach publicznych i to jest takie piękne miejsce, park, ławki są nieużywane. Mówię, droga jest rozwalona, takie dziury, jakby wojna się skończyła, dlatego też tu apel pana radnego Zabłockiego no jest taki zasadny. Widzę, że dba o to. Nie? A to. No, to już jest poważna sprawa w takim razie, ale ja również apeluję o przyjrzenie się tej sprawie no i znalezienie środków na wyremontowanie tych dróg. Tam właśnie wewnętrznych przy liceum i zespole szkół zawodowych. Dziękuję. Pani dyrektor chyba nas ogląda, więc pozdrawiam panią dyrektor, bo mi tu pisze ciągle. Więc Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie zgodziła się na otwarcie MOP. No to pana druga odpowiedź. Myślałem, że do mnie ktoś tam. Dobrze, jeszcze. Może jeszcze raz spróbować. Jeszcze radny. Może nasze stanowisko przedstawić? No bo to nie jest dla ludzi przecież. Proszę państwa, jeszcze pan radny Gazda prosił o zabranie głosu. Przepraszam. Panie starostwo, szanowni radni, ja no w sumie nie będę oryginalny, też temat drogowy chciałbym poruszyć, chociaż chyba zdecydowanie tutaj najmniej kosztochłonny, jak patrzę z tych wszystkich tutaj próśb i składanych uwag. Ja już kiedyś z panem starostą na ten temat rozmawiałem. Chodzi mi tutaj o możliwość przyjrzenia się zmianie ruchu na troszeczkę zmianach cyklu ruchu na skrzyżowaniach świetnych w Ostródzie. Chodzi tutaj głównie o wjazd od strony Kajkowa, czyli skrzyżowanie ulicy Czarnickiego z Chrobrego i Czarnickiego z Jagieły. Powiem, w czym problem polega na tym. No już mieszkańcy z tamtej okolicy pytali mnie o to. Wiem, że również kolega Marek Husar miał z kolei od mieszkańców Kajkowa tego typu głosy. Związane jest to z rozbudową osiedla na widoku tak zwanego. W tej chwili tam, z tego co wiem, osiedle to zamieszkuje około 2000 mieszkańców. A to nie jest jeszcze ostatnie, przepraszam, słowo. Z czym to się wiąże? Powoduje po prostu to utrudnienia we wjeździe do miasta z tamtego kierunku, szczególnie w tych godzinach szczytu, czyli porannych i ewentualnie jakichś powrotów z pracy. No nieraz widziałem, że te korki po prostu sięgają aż praktycznie do szkoły rolniczej. I tu zwracałem się z taką prośbą do pana starosty i do pani dyrektor, która miejmy nadzieję, że również nas teraz słyszy. Żeby po prostu spróbować przyjrzeć się tej sytuacji i być może troszeczkę zmienić cykl świateł w tym kierunku, żeby po prostu te korki troszeczkę z tamtej strony rozładować. Oczywiście jest możliwość objechania tego przez szafranki i od strony tutaj Jaracza, ale to jest parę ładnych kilometrów jakby do nadłożenia, więc dla niektórych mieszkańców pewnie jest to dość uciążliwe i, no i że tak powiem też kosztochłonne w jakimś
w jakiś sposób. Oczywiście najlepszą sytuacją byłoby rondo w tym miejscu. Z tego co wiem, to miasto pracuje nad dokumentacją, no, ale też jestem realistą, na pewno nie jest to kwestia tej kadencji. Mam nadzieję, że w przyszłej coś takiego by się udało zrobić, ale mówię, no taka prośba mieszkańców, żeby spróbować chociaż się pochylić nad tą sytuacją, przyjrzeć się temu ruchowi i być może jakąś tam zmianę, drobną korektę wprowadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pan radny Winicki. Tak, właśnie pan radny przypomniał mi o tej drobnej sprawie, a to nie jest taka drobna sprawa, bo ulica Przemysłowa w kierunku hurtowni w Morągu 150 do 200 metrów. Jesienią doprowadziłem do tego, że z funduszy naszej, bo to jest ulica Skarbu Państwa i my doprowadzamy tam do porządku. Pan Standara znalazł środki i wyremontowaliśmy, a teraz w wiosennej, już lato prawie, panie starosto, prosiłbym bardzo, żeby tam te dziury, 10-15 dziur, może nie więcej, ale wyłatać, żeby dojazd do tych hurtowni był możliwy. Dziękuję bardzo. Najpierw Waldkowi odpowiem tak, rzeczywiście rozmawialiśmy z panią dyrektor. Firma, która jak gdyby obsługuje te światła, ma przygotować jak gdyby zmianę. A rzeczywiście miasto w ramach funduszy unijnych przygotowuje dokumentację na te dwa ronda, czyli tutaj koło bunkra, tak, z jednej i z drugiej strony. O tak. Więc one zostaną przekazane nam. I tak jak pan powiedział, przyszła kadencja, mam nadzieję, będzie to czas budowy tego. A jeżeli mówimy o tutaj wniosku pana Winnickiego, skoro, jak to pan powiedział, sam pan załatwił, to i teraz pan sam załatwi. Panie starosto, oczywiście, ale licząc na pana, to już jutro pan to załatwi, a ja tak będę musiał do poniedziałku czekać. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan radny Pożycki. Panie starosto, ta odpowiedź generalnej dyrekcji, rozumiem, że tylko informacja od pani dyrektor. Czy to jest nie, bo nie, czy nie i jest nie, argumentacja? Nie wiem. Chciałbym to poznać w przyszłości, bo to ma ludziom służyć przecież. No. Ułatwiłoby. Szanowni Państwo, informuję, że został wyczerpany porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam 37. sesję Rady Powiatu w Ostródzie 6. kadencji. Dziękuję bardzo.